Jesteśmy w Hula Kula, gdzie za chwilę swój wielki koncert zagra Mandaryna. Tuż przed jej show porozmawiamy ze zdobywczynią drugiego miejsca w festiwalu o bursztynowego słowika Sopot 2005, kiedy wykonywała swój wielki utwór Every Night. Tak, to nie żart, z nami jest Mandaryna, witam serdecznie. Dzień dobry, witam, witam. Jak nastawienie przed koncertem? Dobrze, fantastycznie, w zasadzie energia jest, więc mam nadzieję, że będzie cudownie. Jak to jest wrócić do koncertowania po tylu latach? No właśnie, już przestałam liczyć po ilu. Wiesz co, no co tu dużo mówić, jest naprawdę fajnie. Wszystkie te koncerty, które zagraliśmy do tej pory, miały taką energię i tak fajnie się publiczność bawiła razem z nami, że no mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Ciężka była decyzja o powrocie? Tak, nie chcę powiedzieć, że się trochę zapierałam, aczkolwiek chwilę się zastanawiałam. Natomiast no, organizatorzy kilku koncertów przekonali mnie, że może bym jednak zagrała i tak się stało i to tak przyszło do mnie od tyłu trochę. Trzy miesiące temu mówiłaś, że dostajesz na skrzynkę mailową wiele propozycji z piosenkami. Czy jest jakiś postęp w tej sprawie? Czy może coś wypuścisz nowego? No właśnie, jesteśmy w trakcie tworzenia piosenki i w sumie jesteśmy bardzo blisko, bo no, spotkałam bardzo fajnych ludzi, którzy wyprodukowali dla mnie super utwór i no bardzo możliwe, że go nagramy. I zdradzisz może kiedy premiera, czy coś w tym stylu? I jeszcze nic nie nagraliśmy, ale zamierzamy wejść do studia i spróbować. Także no jeśli w ogóle, to na pewno przed wakacjami. Mam jeszcze teraz pytania przygotowane od naszych słuchaczy. Czy może myślałaś nad uczestnictwem w Eurowizji? I co sądzisz, może kto jest faworytem, czy kto może zwyciężyć w tegorocznym konkursie? No mam nadzieję, że Polska, oczywiście trzymam za Polskę. Niestety odpadła w półfinale. Aha, okej. Okay. To nadal myślę, że Polska miałaby szansę. Nie, ja już się nie ścigam, dziękuję, już się kiedyś ścigałam. Co sądzisz o współczesnych celebrytach? Czy youtuberzy, czy internauci mają szansę zagarnąć polski show biznes i ogólnie? Myślę, że polski show biznes jest bardzo duży i to jest taki ogromny worek, do którego można wrzucić w zasadzie wszystkich. Jeśli ktoś znajdzie sposób na siebie, jeśli chce być popularny, to proszę bardzo, jak najbardziej. Myślę, że dla każdego starczy miejsca. I chyba pytanie najtrudniejsze. Czy gdyby ktoś ci dzisiaj zaproponował występ a cappella, zdecydowałabyś się? Często śpiewam a cappella w domu. Znacie Every Night! Dziękuję bardzo.